potężny kryzys gospodarczy, to jest moment, w którym złoto może wrócić do funkcji pieniądza, czyli środka wymiany. I wtedy nie pytamy, ile ono kosztuje, tylko pytamy, ile ja mogę za to kupić, jakie usługi mogę za to dostać. Najbardziej sztandarowy przykład to jest Liban, Nigeria, Wenezuela. To są kraje, w których mamy wojny domowe, mamy hiperinflację, całkowitą utratę zaufania do waluty. Ludzie na komunikatorach umawiają się na wymianę aktywów, towar za towar, czyli dochodzi do barteru. Tam ludzie wymieniają się różnymi przedmiotami, wszystkim, co tylko się da, dlatego, że nikt nie chce żadnego banknotu. Czy takie czasy nam mogą grozić? No ja już na to pytanie pozostawię je retoryczne.